cześć. Właśnie odnaleźliśmy miejsce, które również i Wam chcielibyśmy polecić. Można tutaj potańczyć, napić się dobrej kawy, ale więcej na ten temat powie nam Amelia, którą zaraz poproszę. Amelia! Cześć! Mogę Cię prosić? Witam się serdecznie. Chciałabym, abyś nam powiedziała, gdzie się znajdujemy i co tutaj tak naprawdę się dzieje. Znajdujemy się w klubie Porfiesta. To jest nowe miejsce, które powstaje na Warszawskiej, w sercu Krakowa. I to, co widzimy w tle, to naszych tancerzy, instruktorów, którzy się przygotowują w ramach sesji zdjęciowej do nowego sezonu, który rozpoczniemy w październiku tego roku. A co mogę powiedzieć? No, Porfiesta Club to jest taka idea przeznaczona dla ludzi dorosłych tak naprawdę, ale jeszcze też studentów, którzy by chcieli w fajny sposób spędzić popołudnie. Tak będziemy promować to miejsce, że będzie i taniec, i ruch, i będzie kawiarnia, i kółko podróżnicze, i kółko filmowe, i warsztaty teatralne, i zajęcia, chciałabym trochę psychologiczne. Dużo się będzie działo w każdym razie. Kiedy i w jaki sposób zrodził się pomysł stworzenia właśnie takiego miejsca dla miłośników tańca i nie tylko? Kiedy? No ja myślę, że tak już od koło roku. I tak naprawdę historia jest dość prosta, bo wchodząc w pewną grupę wiekową, już tak, 25 i więcej, już blisko 30. Ja nagle się zorientowałam, że jest wiele miejsc, wiele propozycji w naszym mieście, że można pójść do kina, można pójść do teatru, można pójść na dyskotekę, ale tam ciągle mamy nastolatków. I gdzieś brakowało mi takiego połączenia, że w jednym miejscu można i wypić się, napić się dobrej kawy, a i można potańczyć, i można się spotkać ze znajomymi, i można jakiś film ciekawy obejrzeć, i można podyskutować na różne tematy i z różnych językach tak naprawdę, bo zapraszamy też tutaj obcokrajowców. No i tak naprawdę stąd się to wzięło. Później pojawił się ten piękny lokal i stwierdziliśmy, że tak, że to jest faktycznie fajne miejsce. Wiadomo, to jesteś specjalistką od flamenco. Dlaczego wybrałaś akurat taki rodzaj tańca? Flamenco? To też jest ciekawa historia, tak naprawdę nie wiem. Pamiętam tylko, że gdzieś w okresie 12 lat, 16, 17, ja bardzo chciałam flamenco, tak naprawdę niewiele wiedząc o tym tańcu. I rzeczywiście przyjechałam na studia do Krakowa, pojawiła się taka możliwość, że mogłam zacząć się uczyć. No i utwierdzam się w przekonaniu, że to był naprawdę fantastyczny wybór, dlatego że flamenco jest tańcem indywidualnym i bardzo mocno jakby bazuje na tym, w jakim my kontakcie jesteśmy z naszymi emocjami, z naszą osobowością, jak my rozumiemy muzykę, jak rozumiemy sztukę. I flamenco daje mnóstwo różnych odpowiedzi na to, żeby zatańczyć radość, zatańczyć samotność, zatańczyć rozczarowanie, namiętność i zazdrość. To wszystko się można zmieścić w tym jednym tańcu. Ja powiem, że...
Zapraszamy na flamenco, bo będzie uczyła go fantastyczna osoba, fantastyczna kobieta, Rosalinka Estrella, która jest Hiszpanką. I ja sobie myślę, że tak naprawdę nikt nie oddaje tego tańca tak jak osoba, która jest wychowana i wzrasta w tej kulturze. Także zapraszamy pod koniec października i od listopada będzie u nas regularnie. Co więcej, jesteśmy też we współpracy z osobami, które szyją kostiumy i będą robić buty na zamówienie. A wiem, że do tańca czasami trudno tutaj dostać na terenie Krakowa, w związku z tym też zapraszamy jako... Właśnie, kiedy będą rozpoczynać się już wszystkie zajęcia? Planujemy otwarcie w październiku, a tak dokładnie rzecz biorąc od 12 października do 18. Mamy przewidziany cały tydzień otwarty, tutaj od 17, codziennie od poniedziałku do niedzieli od 17. Zapraszamy wszystkich chętnych. Będziemy opowiadać, jakie to jest miejsce, na pewno będą lekcje pokazowe, będą się prezentować instruktorzy. Będziemy robić tak roboczy, powiem, krótki flash z tego, co się będzie działo za chwilę, a więc trochę z teatrem, trochę z wizażem, z terytoriami mody, które tutaj nam pomagają, z projektami ubrań. Na pewno będą spotkania kółka podróżniczego, będą dyskusje z obcokrajowcami, no i będzie kawiarnia, gdzie będzie się można napić pysznej kawy, więc to wszystko się będzie działo w czasie tego dnia otwartego. W piątek, 16 października będzie Dzień Hiszpański i to, czym on się będzie kończył, to koncertem tutaj muzyków na żywo. To jest, ja tak roboczo o tym mówię, że to jest taki trochę jam session, bo więc zapraszamy muzyków ze swoimi instrumentami i oni się bawią muzyką, kto chce to tańczy, kto nie to słucha. Można oczywiście się zarazić w każdym momencie. No i następnego dnia jeszcze będziemy mieć wieczór kabaretowy, zaprosiliśmy też kabarety, także jest ogromna różnorodność i ja myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Także bardzo się cieszę, że takie miejsce będzie w Krakowie i cóż, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy bardzo serdecznie. ¿Qué hiciste de tu sangre? Narigó, compadre. Malevo de pacotilla. Narigó, compadre. Aprende de una vez a darle. Narigó, compadre.